Gościem w tym studio jest Klementyna Suchanow. To jest wojna. Specjalistka od Gombrowicza. Feministka. Niektórzy by powiedzieli lewaczka. A napisała książkę o rosyjskich trolach, spiskach, tajnych związkach. Jak to jest? Czy ludzie o podobnych do ciebie poglądach wierzą w teorie spiskowe? Myślę, że kwestia teorii spiskowych jest ponad podziałami akurat politycznymi. Ale to jest często zadawane mi pytanie cały czas przy tej książce. Czy spotyka się pani z takim pytaniem o teorię spiskową? Czy nie ma pani wrażenia, że to jest teoria spiskowa? Albo jak pani wytłumaczy to, że to może jednak nie jest teoria spiskowa? I cały czas coś takiego się pojawia. Co pokazuje, że żyjemy w jakimś takim dziwnym świecie, gdzie trudno jest rozróżnić po prostu jedną informację od drugiej informacji. Te nieprawdziwe są tak podobne do tych prawdziwych, że nie wiadomo. Normalny człowiek, zwykły człowiek, nie specjalista w rozpoznawaniu dezinformacji, nie jest w stanie sobie poradzić z zweryfikowaniem tego, z czym ma do czynienia. Ja może wyjaśnię moje pytanie dodatkowo. No bo to jest oczywiście stereotyp, ale że ludzie prawicy bardziej są skłonni do wierzenia w teorie spiskowe, a lewica bardziej operuje procesami społecznymi i uważa wszelkiego typu szukanie takiego drugiego dna za właśnie coś niewłaściwego, coś, co właśnie ociera się o teorie spiskowe. W twojej książce, świetnie udokumentowanej, fantastyczny research, czuć, że badałaś Gombrowicza, jak gdyby to jest pewna synteza, to znaczy pokazujesz i procesy społeczne, a jednocześnie pokazujesz organizacje, które nie zawsze są jawne, czasem działają skrycie, trzeba tam poskrobać i jest pokazywane, że one mają jednak jakiś wpływ na wydarzenia, na to, co się dzieje. No tak jest właśnie. Może rzeczywiście po tej lewej stronie jest jakaś taka inna wrażliwość na... Jakoś o tym nie myślałam chyba specjalnie do tej pory, ale nie wiem, jak to wyjaśnić. To jest po prostu taka jakaś złożona materia i taka rzeczywistość jest teraz taka po prostu złożona, że trudno porozróżniać, z czym się ma do czynienia. I wszystkie te takie, jak grzyby po deszczu wyrastające, portale prawicowe, które w ostatnich latach zaczęły się pojawiać, one zostały stworzone do tego, żeby poprzez multiplikację wypuszczać coraz więcej różnorakich, sprzecznych czasami zupełnie informacji. Tymczasem my zostaliśmy jakby po tamtej stronie, gdzie wciąż się uważało, że obiektywizm, że neutralność, że trzeba konfrontować ze sobą te rzeczy, ten taki symetryzm czasami nawet zwany. I zostaliśmy w takiej właśnie wojnie informacyjnej, jakby bez narzędzi, jak funkcjonować w tym nowym świecie. Ta moja książka jest troszeczkę czymś takim wejściem troszeczkę na wspak w to wszystko, bo się okazuje, że po tej naszej, po tej drugiej stronie, akurat po tej stronie, po której ja jestem, ty jesteś, jakby obywatele są, też można wykonywać ruchy właśnie powszechnie jakby bardziej przypisywane do tych ruchów prawicowych, gdzie szuka się tych spisków, z tym, że ten mój rzekomy spisek nagle się okazuje, że jest rzeczywistością. I wtedy co zrobić, kiedy się przyzwyczailiśmy do tego, że mamy do czynienia z teoriami spiskowymi, bo zawsze za nimi są jakieś idiotyczne teorie, na przykład negacje Holokaustu, Auschwitz i tak dalej, i nie możemy w to wierzyć, bo to po prostu jest negacja prawdy historycznej, a jednocześnie po tej stronie jakby to ta rzeczywistość autentyczna, do której dochodzimy, wygląda prawie jak właśnie po tej stronie. To jest coś bardzo trudnego dla nas w tym momencie, psychologicznie chyba najbardziej. Jak sobie z tym poradzić, że ta perfidia takiej dezinformacyjnej wojny, bo ta książka w zasadzie opisuje część takiej po prostu, pewien taki kanał, jak ja to nazywam, dezinformacji, poprzez który pewne cele geopolityczne w tym momencie są załatwiane.
że to się odbywa po prostu po dwóch stronach, są pewne elementy, tylko trudno rozpoznać, które są fałszywe, a które są prawdziwe, które są prawdziwymi kartami, a które są znaczonymi kartami. I stąd jest czasami właśnie takie podejście, ludzie nawet chcą przeczytać tą książkę, na początku takie mam czasami odgłosy, ale sobie myślą, ale nie, no tutaj po prostu to będzie jakieś właśnie takie nazmyślane, jakaś kolejna właśnie teoria spiskowa, nie wiadomo co, potem zaczynają czytać i tak od faktu do faktu, gdzie zawsze podaję źródła, dokonują tego rozbrojenia jakby właśnie tego dezinformacyjnego kanału, który pokazuje, i zaczynają rozumieć mechanizm funkcjonowania tego. No tak, ale to nie jest książka tylko o dezinformacji. Nie, nie jest. Ona jest o pewnym procesie społecznym. Nie jest, ale ona właśnie nie jest pokazywana jako książka o dezinformacji, a wydaje mi się, że w dużej mierze jest właśnie. Jak teraz, wydaje mi się, że to jest sedno trochę naszych czasów, że my nie wiemy, co jest grane, nie rozumiemy rzeczywistości, a nie rozumiemy właśnie dlatego, że mamy poprzez różne kanały dezinformacji wypuszczane sprzeczne ze sobą informacje. No Klementa, to ja i one mogą pochodzić z tego samego źródła. To ja ci spróbuję streścić tę książkę, a ty powiesz, czy prawidłowo. Okej, dobra. Jako specjalistka od Gombrowicza pojechałaś do Ameryki Południowej, oczywiście Argentyna, i tam napotkałaś fundamentalistyczne organizacje katolickie, w ogóle nawet wykraczające poza ortodoksję Kościoła. I okazało się, że te organizacje mają powiązania z Ameryką Południową, z Europą. I nagle okazało się dalej, że wśród tych organizacji kręcą się jacyś ludzie, którzy są blisko Kremla. I nagle okazało się, że to, co można przeczytać w książce Piątka po trosze, można do tego podłączyć i że rzeczywiście to wygląda na jakiś spisek, ale w gruncie rzeczy chodzi o jakiś wielki taki clash, starcie cywilizacyjne między społeczeństwem otwartym, ale coś więcej niż otwartym, zmieniającym się, gdzie jest tymi prądami jest LGBT, feminizm i tak dalej, pewne nowe w ogóle formy obyczajowe, mentalnościowe, a czymś, co się rozpaczliwie usiłuje bronić jeszcze w sposób całkowicie antykwaryczny i bardzo agresywny. I im bardziej narasta ten pojedynek, tym bardziej ostra jest ta walka, a jednocześnie Kreml postanowił się podłączyć i postanowił być stolicą już nie lewicy, a prawicy. Dobrze to streściłem, czy nie? Prawie. To znaczy, przy tej książce ja nie pojechałam do Ameryki Południowej, ale śledziłam cały czas informacje stamtąd i miałam jakieś tam swoje źródła i tak dalej. No ale oczywiście wcześniej wielokrotnie tam jeździłam. A drugie, że my naprawdę nie mamy do czynienia z wojną światopoglądową. To jest sztucznie wywołana wojna. Wojna światopoglądowa uważam, że byłaby wtedy, kiedy rzeczywiście dochodziłoby do jakiegoś starcia cywilizacyjnego, kulturowego i tak dalej pomiędzy jakimiś tam różnymi bytami społecznymi. Natomiast tutaj, i tu się pojawia właśnie zdecydowanie wątek Kremla, od momentu, kiedy Kreml bierze, kiedy wszedł w tą grę, czyli od gdzieś przełomu 2012 roku, 2013, mamy do czynienia z czymś innym. I to jest to zamieszanie, którego nie potrafimy właśnie zrozumieć. Mamy do czynienia z jakimiś fundamentalistycznymi, pseudokatolickimi organizacjami międzynarodowymi, które wywołują wojnę światopoglądową, ale za tą wojnę światopoglądową ktoś po prostu ma interes, żeby ją wywołać i to uważam jest po prostu centrum na Kremlu. To jest, kiedy to mówię, to brzmi oczywiście o Jezu, co ona mówi, przecież to jest jakaś totalna fantazja i chory umysł, ale to jest streszczenie tego, co w książce jest podane na wielu przykładach, opisane na przykładach też wielu postaci, osób, z którymi rozmawiam, docieram i tak dalej, więc musimy się zdać na czytelniku, że sobie do tego dotrą. To nie jest, to jest fałszywa wojna światopoglądowa, to nie jest prawdziwa wojna światopoglądowa. Ale czy to jest tak samo, jak się wywoływało pogromy, to jest podobny mechanizm. No po dobrze, prostu ale są to ludzie, którzy, gdy się uruchomi pewne mechanizmy, wejdą w ten mechanizm i będą na przykład agresywnie się zachowywać wobec
jakiejś mniejszości, nawet kiedy ona wcale nie jest mniejszością, ale jakiejś grupy społecznej, ponieważ uruchomione zostały dobrze sprawdzone mechanizmy, narzędzia. I teraz w przypadku kampanii wobec ludzi LGBT od zeszłego roku, czyli wyborów do Europarlamentu i teraz ponownie przy prezydenckich wyborach, został powtórzony ten sam chwyt kampanii nienawiści wobec tych środowisk, ale to jest po prostu wytworzone. To nie jest coś, że naród nagle obudził się i pomyślał sobie, ojej, a my nie lubimy pedałów i dlaczego oni tutaj są i w ogóle te wszystkie tęczowe jakieś flagi. To nie było tak. To przyszło gdzieś z góry, zostało rozproszone odpowiednio poprzez jakieś tam narzędzia, poprzez mowę nienawiści, poprzez jakieś tam mechanizmy, media, które mają i tak dalej. Prawa, które stanowią, na przykład takie organizacje jak Ordo Iuris, które za tym stoją. I to uruchomiło to wszystko. To jest fałszywa wojna światopoglądowa. My nie mamy wojny światopoglądowej. No dobrze, ale na chwilkę pozwólmy być adwokatem z diabli. Może nie mamy wojny światopoglądowej, chociaż ty napisałaś, że to jest wojna. Ale, bo ja ich cytuję, bo oni wszyscy mówili tak. Ale Ordo Iuris, czy inne ekstremistyczne, czy skrajne organizacje usiłują korzystać z takiej sytuacji, ale pytanie, czy ją kreują. Czy rzeczywiście współczesny świat nie jest tak skonstruowany, że przemiany społeczne, masa ludzi, jest nas znacznie więcej, internet, powoduje najrozmaitsze napięcia, nowe sytuacje, których my jako ludzkość żeśmy nie przerobili. Sama ta sytuacja, że tu rozmawiamy, Ameryka Południowa, Putin i tak dalej, i nagle jesteśmy w Warszawie, ale z całym tym bagażem tych wydarzeń światowych, prawda? To dawniej tak nie było. Czyli tu jest coś absolutnie nowego. I teraz, czy jeżeli spojrzymy na Putina, czy tych ekstremistów, czy oni to kreują, czy też jedynie wykorzystują te napięcia, które skądinąd istnieją? Być może doprowadzają je do wrzenia, chcą tego, ale jednocześnie korzystają z jakichś problemów, które są całkiem realne. Tu są doskonale wykorzystywane narzędzia znane na Kremlu od dekad, bardzo te same od lat. Nie różniące się od tych metod, jakie stosowało KGB wcześniej, czy wywiad zagraniczny. To nie jest jakaś nowość w tej dziedzinie. Nowe jest to, że na taką skalę to się dzisiaj odbywa i nowe jest to, że tak dobrze utrafiono w ten kanał światopoglądowy i tak on się dzisiaj sprawdza idealnie, ale też nie bez powodu ten jest właśnie wybrany, ponieważ to ma związek z początkiem konfliktu wojny w Ukrainie. Znaczy te właśnie kwestie światopoglądowe miały pokazywać odrębność Ukrainy przynależącej do świata wschodniego, wartości i tak dalej, konserwatywnych, które nagle Putin zaczął promować od właśnie tego przełomu 2012-13 w stosunku do Europy, do której Ukraina chciała dołączyć. To znaczy stworzono kontrast pomiędzy tym światem zepsutym Zachodu, szatana, upadłych wartości, a tego świata broniącego prawdziwych wartości, czyli naszych wartości, czyli Putina wartości i jego ekipy. I został stworzony taki konflikt wtedy właśnie, kiedy odbywał się Majdan, a teraz te mechanizmy znane od dekad, są używane poprzez te różne organizacje jak Ordo Iuris, czy one o tym wiedzą, czy nie wiedzą, to są marionetki tak naprawdę w rękach tych gdzieś tam graczy u góry, są umiejętnie wykorzystywane w ten sam sposób. Tam przetestowano, sprawdziło się i teraz się okazuje, ileś lat później, kiedy to Polska bohatersko wspierała Majdan i tak dalej, że po prostu doświadczamy tego samego wirusa i tak samo jesteśmy na to podatni i nie jesteśmy wcale mądrzejsi, chociaż już byliśmy niby zeuropeizowani, niby już w tej Europie byliśmy, a okazuje się, że jak się wrzuci tego wirusa, odpowiednio się go rozwinie, to działa tak samo. No, ale czyli wiesz, mieliśmy mechanizmów obronnych, a może w ogóle nie ma mechanizmów obronnych przy tak perfidnym zagraniu. No, ale patrząc dzisiaj na Stany Zjednoczone, oczywiście w każdej sytuacji jest inna, ale mamy, pomijając Trumpa, to mamy jakieś ludzi krzyczących white power, wyciągających jakieś konfederackie flagi i mamy tą drugą stronę, demonstrujących za jakąś otwartością, ale to jest jednak prawdziwe napięcie, jednak za tym Trumpem stoi 40 osób. Mamy bardzo takie złożone zjawiska, jak żółte kamizelki, Macrona we Francji i tak dalej. Mamy Niemcy z AfD, czyli tutaj Polska paradoksalnie jest bardzo światowa.
No, tylko... Bardzo jesteśmy światowi. Tak, prawda? Jesteśmy światowo umieszczeni w tej sieci, bo mówimy o fundamentalistach, ale druga sieć z tym powiązana to jest właśnie ta sieć taka neofaszystowska, tych różnych ruchów jak AfD, czy Salviniego we Włoszech, czy Forza Nuova, czy Vox w Hiszpanii. To są wszystko naczynia połączone, oni mają ze sobą towarzyskie kontakty, organizacyjne kontakty. I to jest taka sieć międzynarodowa, taka nowa międzynarodówka nacjonalistyczna. O. To się tak nazywa. No tak, ale... Nacjonaliści, ale zinternacjonalizowani. Ale zatrzymajmy się chwilkę przy Polsce. No, czasem jakby ktoś spadł z Księżyca tutaj gdzieś w Warszawie i by posłuchał, to by było tak. Najpierw by usłyszał, że ta liberalno-lewa strona to są właściwie byli komuniści czerwoni z Kremla, Kreml nimi kieruje, po czym by posłuchał właśnie tych z lewej strony i usłyszał, że ta prawa strona już jest podkopana przez Moskwę i w ogóle jest tutaj agentura rosyjska, jest tak upowszechniona i kieruje tymi wszystkimi nacjonalistycznymi hasłami i właściwie kościołem, no bo to ten kościół się zbliża, nie wiemy, do jakichś haseł cerkwi prawosławnej kierowanej przez NKWD. No ja myślę, że taka osoba jakby posłuchała tego wszystkiego, to pomyślała, że jest w cyrku albo w szpitalu wariatów. Bo zarzut z obu stron jest właściwie ten sam, to znaczy chodzi o ten okropny Kreml, który tym manipuluje. No to i miałaby poniekąd rację, to znaczy nie tylko rację, że słyszy takie dziwne rzeczy naraz, ale racja polega też na tym, że Kreml jest w stanie podchodzić obie strony w tym samym czasie. Wcale nie to są niewykluczające się interesy. To nie musi być tak, że w tym momencie na przykład w Polsce tak jest, ale różne kraje mają różną specyfikę. I na przykład w Hiszpanii łatwiej było podchodzić przez jakiś czas lewicowe ruchy, czy we Włoszech, ponieważ tradycja była taka, że oni patrzyli z uwielbieniem na tę Moskwę przez lata i tam odbywały się kontakty. Natomiast w naszym kontekście inaczej. I to jest bardzo zagmatwane i to jest ponownie tak jak z tą dezinformacją, że im więcej jest takich sprzecznych informacji, tym lepiej tak naprawdę dla organizatorów całej imprezy, bo po prostu nikt nie wie, o co chodzi i kosmita, jak tutaj przyleci, to też nie będzie w stanie tego rozsądzić. To znaczy, że jakby taki sędzia niewyposażony w tajemne akta, które gdzieś tam, czy zhakowane maile, które czasami wypływają, nie jest w stanie normalnie tego zrozumieć, tej całej gry. No dobrze, to powiedz dlatego teraz... potrzebni są właśnie tacy śledczy dziennikarze, którzy wezmą się za to. Którzy się zajmą Gombrowiczem, a nagle się zajęli spiskami. Nie, bo ja się nie zajmowałam, znaczy zajmowałam się Gombrowiczem zawodowo, naukowo, no ale oprócz tego byłam na ulicy i działałam i będąc na tej ulicy i działając, dosyć szybko po pierwsze zrozumiałam, że to, czego my doświadczamy w Polsce, też jest jakimś prądem międzynarodowym. To znaczy, że tego, czego ja doświadczam tutaj, doświadczają moje znajome w Argentynie na ulicy i że jakby te problemy wybuchają wszędzie podobnie. A później, co za tym poszło, zrozumiałam, że jeśli ja działam tutaj i występuję przeciwko władzy, powiedzmy szeroko pojętej, to ta władza, ponieważ ona też jest umiędzynarodowiona, to ona nie jest jedynym reprezentantem tego całego zła, przeciwko któremu ja występuję, tylko że tam jeszcze są kolejne etapy i kolejni upozycjonowani w tym całym mafijnym zespole. Czekaj, ale ty odebrałaś... I mnie zaczęło interesować, kto jeszcze tam dalej jest. No dobra, ale ty odebrałaś to, że ja mówię o Gombrowiczu w twoim kontekście jako żart, a to wcale nie jest żart do końca, bo okazuje się, że sytuacja jest tak trudna, że trzeba być naukowcem, trzeba umieć czytać bardzo uważnie teksty i podteksty, żeby móc zdać sobie sprawę, jak ta sytuacja wygląda. Czyli żyjemy w tym świecie takich treści, które są wszystkie zapośredniczone przez internet, tak? Tam jest szalone zamieszanie i żeby się w tym zorientować, no trzeba coś znacznie więcej niż takich kompetencji odbiorcy codziennego, odbiorcy no, jakichś tam newsów. Tak, to trochę prawda, bo trzeba z jednej strony, jest masa informacji rozproszonych i jeszcze rozproszonych dodatkowo poprzez różnorakie języki, więc coś się wydarza tu, co ma związek z tym tam, ale ponieważ
te byty nawzajem o sobie nie wiedzą, się nie znają albo nie ma takich punktów stycznych, to te sytuacje rozwijają się osobno. Na przykład to, co się dzieje u nas albo w Czarnogórze, my nie wiemy o tym, a potem się okazuje, że agent, który działał w Polsce, pojechał do Czarnogóry i tam robili zamach stanu. Z człowiekiem, na szczęście. Próbowano z człowiekiem, który stoi pośrodku pomiędzy nami a nimi, Małofiejewem, i nagle się okazuje, że to wszystko po prostu jest całą taką mapą tych różnych poczynań, ale powiązaną ze sobą właśnie. Więc jest masa informacji, które trzeba zanalizować na poziomie po prostu analizy. Trzeba umieć jakby wejść w to wszystko powoli, ale potem trzeba dokonać syntezy, trzeba to umieć opisać, wybrać. Takich przykładów jest milion. Trzeba umieć jakoś też powiązać, żeby czytelnik to potrafił zrozumieć i tak dalej. I tutaj właśnie troszeczkę jakby taka cecha naukowa to jest jedna, ale ja się czasami z Tomkiem Piątkiem śmieję, że trzeba być chyba pisarzem, jakimś artystą, żeby w ogóle to zrozumieć, bo jakby normalny człowiek bez takiej może rozbujałej wyobraźni, jaką posiadamy, nie byłby w stanie nawet sobie założyć pewnych hipotez, bo w tej pracy to nie jest tylko, że mam wszystko podane na talerzu, bo sobie tu zweryfikuję, tam sobie wejdę i się dowiem, tylko po prostu czasami trzeba założyć jakieś hipotezy, żeby podrążyć jakiś kanał, który jest niejasny i co do którego nie mam informacji, bo to wszystko jest tajne, ale czuję, że tam może coś być. I kiedy już to czuję i zaczynam to drążyć, to w pewnym momencie zaczynają się pojawiać jakieś fragmenty informacji. Ale trzeba mieć tą wyobraźnię, żeby w ogóle uruchomić tą hipotezę. Więc w pewnym sensie tu potrzeba takich ludzi z jakimś też temperamentem artystycznym, wyobraźnią, bo to jest tak niepojęte w tym momencie. No dobrze, no ale to jest tak. To jest zabawna sytuacja. Ja życzę Ci następnych nakładów i niechby ta książka miała i 100 tysięcy, ale to i tak przeczyta taka garstka ludzi. No więc, a miliony tkwią w internecie, ludzie mają własne niemal gazety, no bo jak ktoś codziennie coś tam nie tylko lajkuje, ale udostępnia i tak dalej, to jak gdyby taka mała gazetka dla kilkuset znajomych, a jednocześnie wymagałoby się od tych ludzi uczestniczących w internecie kompetencji dobrego dziennikarza Reutersa, który wszystko sprawdza w trzech źródłach, zanim coś opublikuje. No to jest niewykonalne. No więc właśnie, co to oznacza dla tego nie tylko obiegu informacji, co znacznie więcej, dla kształtowania się całego społeczeństwa? To oznacza, że mamy zjebany cały system edukacji i trzeba się za to zabrać, ale nie poprzez reformę państwa z PiS-u, tylko po prostu trzeba dzieci uczyć umiejętności poruszania się w tej sieci. Takie programy już istnieją na przykład w krajach tak zagrożonych ingerencjami kremlowskimi jak w Estonii. Ale nagle się okazało, że i we Francji potrafili sobie z tą dezinformacją jakoś poradzić, wprowadzając do szkolnych programów elementy właśnie weryfikowania, czytania uważnego informacji, które się teraz pojawiają, ponieważ jest to bolączka naszych czasów, ponieważ mamy zdywersyfikowane te źródła informacji poprzez internet, ale nie jesteśmy wyposażeni w umiejętności weryfikowania tego. I się okazuje, że w tym momencie każdy jeden człowiek obecnie poruszający się po tym świecie musi zacząć umieć znać jakieś podstawy, albo muszą powstać jakieś programy, które będą ułatwiały ludziom poruszanie się po tym. To jest zupełnie pozostawione pole sam sobie i jeśli ktoś tego nie ureguluje, to wciąż będzie zawsze wykorzystywane do niecnych celów przez takie osobniki, które będą potrafiły to zrobić. Więc jesteśmy wypuszczeni w maliny, nikt tego nie kontroluje, a zawsze lepiej mieć niezbyt wykształconych obywateli, bo łatwiej się z nimi wtedy dyryguje i to jest właśnie ten problem. Znaczy, to znaczy tych dwóch gości, co zrobili ten cały internet w garażu od Google'a i od FB, zrobili nas wszystkich, wpakowali w tą sytuację, wypuścili gina z butelki, a historycy mówią jeszcze tak, jak inny facet z prasy do wina zrobił drukarnię, to później były wojny w całej Europie, bo zaczęli drukować książki. No to ta metafora jest często powtarzana. No to, no to co, będzie wojna, czy sobie damy radę z tym internetem? Opanujemy to. Nie jest tylko internet, bo internet to jest ten wirtualny świat, no, ale ten wirtualny jakoś się przekłada na realny. No nie, zwracam uwagę, że drukowanie książek to też jest świat wirtualny, a tam się już później całkiem, że tak powiem, twardymi narzędziami
że powiem, naparzali, więc... Więc pytanie, kto wygra? Przejście do... Nie, nie kto wygra, bo to wtedy jest chaos. Natomiast czy poradzimy sobie czy my możemy, czy my możemy nad tym narzędziem, jakim jest internet, zapanować nad tym i to, co... No bo to, że może być taka dezinformacja, że mogą działać takie grupy ekstremistyczne, rujnujące całe narracje... Odpowiedź jest bardzo prosta. Zapanować nad tym da się, ponieważ są ludzie, są eksperci, są badania, są analizy, są osobnicy kompetentni w rozwiązywaniu takich problemów i tworzeniu na przykład programów. Problem polega na tym, że na rękę tym wszystkim politykom obecnie rządzącym jest to, żeby właśnie tego nie wprowadzać. I na tym polega problem. Żeby to stworzyć taki program, czy wytworzyć wśród ludzi takie umiejętności i wierzę, że jesteśmy naprawdę na to gotowi, bo to jest, inteligencja człowieka jest przebogata i dzieci nawet małe w szkołach, kiedy mają te programy, potrafią sobie z tym poradzić. Problem polega tylko na tym, że to nie odpowiada politykom. Bo to jest jednak pole, które bardzo fajnie sobie wykorzystywać do swoich celów. Na tym polega problem. Ale ty jesteś strasznie antysystemowa, a ja nie jestem taki, no, czy to a jak brzmi inaczej. Trochę jak Antifa, no. No bo ja jestem Antifa, a ty nie jesteś Antifa? A wiesz, że powiem ci, że nie, dlatego że uważam, że sam termin faszyzm pochodzi od Stalina, oznacza on wszystkich przeciwników ówczesnego reżimu komunistycznego. Historyczny termin. Tak. Okay. I mało tego, ja wiem, że składając tą deklarację nie chciałaś iść tak daleko, ale część Antifa to są anarchiści, którzy uważają, że należy rozwalić wszystko. No, ja jestem anarchistką. No nie, zaraz, zaraz. Jakbyś była tak całkiem anarchistką, to byś nie pisała takiej książki. To byś nie pisała takiej książki. Bo co ale ja jestem anarchistką, z ducha jestem anarchistką. Tylko zdaję sobie sprawę, że jakby ten system, gdzie ludzie działają wedle własnej woli i nie muszą mieć nad sobą pana, który będzie mówił, co robić, jest niezbyt możliwy przy ludzkości takiej, jaka jest. Jest jakiś tam margines, nikły procent ludzi, którzy potrafią tak żyć, no i to są ci anarchiści, ale reszta tak nie potrafi żyć. Tylko że ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego nie będę wywracała całego świata do góry nogami, ale na tyle, na ile państwo łaskawie pozwoli mi żyć w mojej własnej autonomii, to ja bym chciała je mieć jak najwięcej, ponieważ poradzę sobie z nią. Ja czytałem też anarchistów i słabaś ciebie anarchistka, bo jednak mówi, że chciałabyś żyć w jakimś państwie, prawda? Ja nie mówię, żebym chciała, ale zdaję sobie sprawę, że ludzie, to jest tak długi proces, żeby w ogóle wyprowadzić ich z takiego myślenia, że na moje życie na pewno tego nie starczy, żeby takiego procesu dokonać, a ponieważ anarchiści już są od jakiegoś czasu i próbowali i to nie wychodzi, to jakoś tak sądzę, że jest to może projekt niezbyt realistyczny, więc zgadzam się na jakieś tam formy kontroli ze strony państwa, jakieś dostarczania poczucia bezpieczeństwa i tak dalej, aczkolwiek nie jest mi ono specjalnie potrzebne i radzę sobie dużo lepiej, jak go nie mam, ale wiem, jestem świadoma, że nie wszyscy po prostu potrafią tak żyć. No, ale ja nadal mam z tym kłopot. To znaczy, jeżeli chcemy zbudować system edukacji, który by chronił przed dezinformacją, czy tym, jeżeli chcemy ochronić nas przed organizacjami ekstremistycznymi, jeżeli chcemy zdemaskować coś, co dzisiaj jest tymi głównymi przesłankami wojny, w internecie i nie tylko w internecie Putina, to potrzebujemy silnych organizacji. Przepraszam cię bardzo. Znaczy, ty jako anarchist... Co masz na myśli, mówiąc organizację? No słuchaj, ja ci powiem bardzo brutalnie. Jesteś anarchistką, ale ja uważam, że tą książkę powinno bardzo dokładnie przeczytać ABW. No to ja się zgadzam. I powinna ci zaproponować... Zapłacić za to jeszcze. Nie, zapłacić nie wiem, może byś nie przyjęła z takiej organizacji, ale spytać się, czy nie... na cele charytatywne. Tak, nie zostałabyś analitykiem. To w tej chwili przesadziłem. Ale można być analitykiem, anarchistką i można być feministką. I co, i jeszcze współpracować z ABW? Nie, ale analitykiem to ja po prostu sobie jestem. Ja nie potrzebuję ABW, żeby być analityczką do mojej pracy. To żartuję, ale to, nie, co organizacje... Tu piszesz, sama żeś spontanicznie powiedziała, dobrze, żeby to przeczytało ABW. Czyli tak, krótko mówiąc, tak, muszą ja być organizacje, wrażenie, że... którą, i krótko mówiąc, państwo, pewien rodzaj dyscypliny,
które potrafi, że powiem, skorzystać z wiedzy tych, którzy analizują jak gdyby pewien chaos. Bo w gruncie rzeczy ty naprawdę jesteś przeciwnikiem chaosu. Obserwujesz, jak Kreml i te organizacje ekstremistyczne wprowadzają chaos i chcesz się temu w imię pewnych wartości, które można zidentyfikować po tej książce, są właśnie feministyczne, otwartego społeczeństwa, chcesz ten chaos powstrzymać. Bo to jest chaos prowadzący do tego, żeby ludzi skłócić. Sam chaos z siebie nie jest zły, może być twórczy, więc ja jako częściowo artystka lubię chaos, bo on mi pomaga. Natomiast chaos, który prowadzi do kłócenia, do oszukiwania, do kłamania, jest zły. No dobrze, to już niemal ostatnie pytanie. To jest dużo o internecie też. Mhm. Ale jaka jest zależność, twoim zdaniem, między tym, co większość ludzi obserwuje w internecie, używa w internecie, a tym, co się dzieje w realu? Na ile współdziałanie jest potrzebne realu i internetu, żebyśmy mieli tą sytuację, którą mamy, o której mówimy, że jest taka groźna w świecie? Co tu jest wirtualne, a co tu jest takie namacalne? Namacalne są fakty, więc z mojej pozycji badaczki muszę śledzić przede wszystkim fakty, chociaż w internecie mogę mieć podanych ileś tam tropów prowadzących mnie do rzekomych faktów, ale te rzekome fakty ja muszę sprawdzić, na ile są faktami, a na ile mijają się z faktografią. Fakty. Tak naprawdę, kiedy dochodzimy do końca tego łańcucha wszystkiego, w tej całej dyskusji... To jest człowiek konkretny. To są fakty, to jest człowiek. To są też emocje, które naprawdę mu towarzyszą, te autentyczne emocje, które bądź wyprowadzają go na ulicę, bądź, nie wiem, różne rzeczy powodują, strach na przykład wywołują. To jest początek tak naprawdę, koniec tego łańcucha, a pomiędzy nami, pomiędzy tym a tym dzieją się różne rzeczy i właśnie pojawił się ten internet. Ale oszukiwać, wprowadzać w błąd, przeprowadzać propagandę, nie trzeba było mieć internetu, żeby to robić. To można było robić wcześniej, było robione. Tylko że teraz. Jest to na większą skalę? Jeśli będziemy cały czas pamiętali o pogromach, jak one były wywoływane i jak doskonale udawało się te odruchy uruchamiać, no to są świetne sukcesy przecież w przeszłości na tym polu. Tylko że teraz doszło nowe narzędzie, łatwiejsze. Bardziej efektywny. Nie trzeba tylu prowokatorów na ulicy, nie trzeba mieć jakichś tam płatnych agentów, którzy uruchomią coś tam. Nie trzeba nikogo może zabijać, żeby uruchomić pewną spiralę jakichś tam wydarzeń. To się jakoś tak gładko samo zaczyna robić w internecie, ponieważ ludzie właśnie nie są wyposażeni w to rozpoznawanie, co jest czym. Klementyno, początek rozmowy. Feministka. No, powiedziałaś, anarchistka zajmuje się spiskami, teoriami spiskowymi. Teraz, żebyśmy się nie zgodzili, ty jesteś anarchistka. Jestem zwolennikiem porządku, ale czuję, że bardzo podobnie myślimy. Ale anarchizm nie wyklucza jakiegoś porządku. Znaczy, ja jestem anarchistką i jednocześnie potrafię badać i porządkować. Nawet sprzątam w domu. Ktoś przyszedł do mnie i myślał, że jak anarchistka, to pewnie wygląda dom jak Merlina. I się bardzo dziwił, że ojej, a ty masz czysto. Więc to są takie po prostu nasze klisze jakieś myślowe. Ale jeśli ty jesteś akurat specjalistą od Ukrainy, to ukraińscy hakerzy, anarchiści są świetni w wojowaniu właśnie z Kremlem. I w podchodzeniu tego, gdzie, skąd pochodzą pewne rzeczy. Bardzo dużo informacji jest naprawdę dzięki ukraińskim hakerom. W jednym punkcie, tak. Znaczy, ukraińskie IT jest bardzo ważne. Są świetne. Mało tego, jest to być może najważniejsze pole obserwacji pewnych procesów, ponieważ tak. Tamten walka również nie tylko jest prawdziwa wojna, jednocześnie jest wojna tych właśnie zasadniczych, tak, wielkich, tak, narracji. Tym niemniej, posłuchaj, będziemy rozmawiali, na pewno piszesz następną książkę, równie ważną. Różnimy się w jednym, ja jednak wierzę, że jest nam potrzebne dobrze zorganizowane państwo. Ty mówisz... Jak najmniej państwa. A tak, ale ja czuję sympatię do anarchistów, chociaż chciałbym porządnie urządzonego państwa. Na początek, wszystkim polecam tą książkę, tak? Polecam słuchanie Klementyny Suchanow.
specjalistki od Gombrowicza, która potrafi przeniknąć tajemnice Kremla, spisków i różnych okropnych rzeczy. I na pewno czytanie tej książki wielu Państwu da możliwość obracania się w przestrzeni informacyjnej no, w znacznie bardziej świadomy sposób. Klementyno, bardzo dziękuję. Nie ma za co.